Król wyprawił ucztę. 7 dni. Napój podawano. Wina królewskiego było pod dostatkiem. Do picia według polecenia nikt nikogo nie przymuszał. Według woli każdego, dnia 7, gdy serce króla rozweseliło się winem, rozkazał. Księga Estery, 1:5-10. Nie królewska to rzecz, nie królewska opijać się wina, byś opiwszy się nie zapomniał statutów, a odmieniłby sprawiedliwość wszystkich ludzi utrapionych. Księga Przypowieści 31:4-5. Nadmierne picie. Podobnie jak wśród celebrytów i wysoko postawionych ludzi, w dzisiejszym społeczeństwie picie odgrywało ważną rolę w życiu w czasach opisywanych przez Księgę Estery. W rozdziale 1 król Achaszwerosz najpierw wyprawia ucztę trwającą 180 dni dla ważnych osób w swoim imperium. Następnie wyprawia kolejną 7-dniową ucztę poza swoim pałacem dla wszystkich mężczyzn w cytadeli Suzie. Jego żona Vashti czyni podobnie dla kobiet. Są nawet opisane kosztowne dekoracje, jednak pod koniec rozdziału królewskie małżeństwo zostało zakończone. Niezależnie od tego, co jeszcze podawano na tych ucztach, picie napojów odurzających i jego skutki są podkreślone w tej księdze. W dzisiejszym grzesznym świecie wiele rodzajów narkotyków jest również nadużywanych, z rezultatami, które są smutne, rozdzierające serce i często katastrofalne, a nawet śmiertelne. Wino w Piśmie Świętym było powszechnym napojem stołowym i jako ofiara z napojów stanowiło integralną część wielu ofiar. Tak więc Księga Sędziów, 9:13 mówi o winie rozweselającym Boga i człowieka. W Ewangelii według Jana w rozdziale 2 nasz Pan przygotował dużą ilość wina na weselu, w którym uczestniczył w Kanie. Jednak począwszy od 9 Księgi Rodzaju, kiedy Noe upił się, a w 19, kiedy Lot dopuścił się kazirodztwa, Pismo Święte wielokrotnie ostrzega przed nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych, zwłaszcza przez osoby zajmujące stanowiska związane z władzą i odpowiedzialnością. Kiedy kapłani Boży byli na służbie, nie wolno im było pić wina ani napojów odurzających. Dobrze robimy, biorąc sobie do serca te ostrzeżenia i nauki. Nadmierne picie. Księga Przypowieści, 31:4-5. Nie królewska to rzecz, nie królewska opijać się wina, byś opiwszy się nie zapomniał statutów, a odmieniłby sprawiedliwość wszystkich ludzi utrapionych.